Okej, z tej strony Andrzej. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób szybko napisać prosty odtwarzacz filmów wideo na Microsoft Windows przy użyciu kontrolki Windows Media Player. No więc tak, zaczynamy. Otwieramy nowy projekt. Okej, więc tworzymy sobie. I teraz tak, co potrzebujemy? Potrzebujemy kontrolkę Microsoft Windows Media Player. Więc ona jest tu. Jeżeli jej nie macie, to prosty musicie ją dodać. Ale ja mam ją, więc tutaj dodaję. I teraz rozszerzam ją. Na przykład coś w tym stylu. Prawda? Tutaj sobie dodam, jeszcze tutaj zmienię parę opcji. I modę na none. Nie chciałbym widzieć tego na dole panelu kontrolnego. Teraz tak, full screen. Screen na fast na razie wezmę. I teraz tak. Dodamy sobie prosty jakiś napis. To jest proste. Prosty odtwarzacz filmów wideo. Zmienimy na przykład sobie kolor tekstu na przykład bieski. Czcionkę sobie zmienimy na 12, tutaj ustawimy. Ok, teraz jeszcze dodamy dwa przyciski. Jeden, drugi. I to będą przyciski uruchamiające nasz film. W tym wypadku będzie to, sobie zmienię tutaj na play button i stop button. Teraz nazwę zmienię na odtwarzaj i zatrzymaj. Dobrze. Zmienimy nazwę formy też tutaj. Wideo. I jeszcze dodamy sobie menu. Klik. Dodamy otwórz. Dobrze. I teraz i jeszcze zamknij wyjście. Dobra. Teraz wyjście. Wpiszemy application exit. Ok. Teraz odtwarzaj. Stop. Dodamy również okno dialogowe do otwierania plików. Dobra. I teraz, jeżeli to naciśniemy, to nam się pokaże okno nasze dialogowe. Open dialog i my potrzebujemy nazwy pliku do tworzenia, więc utworzymy sobie zmienną o nazwie public string plik. Na początku stawimy jako pustą.
Teraz. Okej, teraz mam plik. A czasami potrzebuję. A, tak. Już wiem. URL, dobra. I teraz przypisujemy do tego URL z pliku. No i teraz na przykład. No, jeszcze, żeby ładnie było, to możemy. Czy sprawdzimy na początku, czy działa, prawda? Więc uruchamiamy ten, o, ten otwarcz. A, jeszcze tego nie chcieliśmy, więc. Dobra, uruchamiamy odtwarzacz i teraz otwieramy sobie. Aha, jeszcze musimy jedno sprawdzić, ponieważ to jest Open Dialog, Show Dialog. Tak, musimy wiedzieć, że chcemy, żeby się pokazało. Dobra, i teraz na przykład wybieramy 300 i naciskamy odtwarzacz. No i zamykamy, wychodzimy. I tak to by wyglądało. Czyli jeszcze raz odtwarzamy. Na przykład zmienimy sobie film na jakiś Chłopaki na Ibizie. I odtwarzaj. Mamy wielki ekran, mniejszy ekran i zatrzymaj i wyjście. Więc tak, to wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia i miłego oglądania. Cześć.